Panie Andrzeju, w niezłe bagno pan się wpakował. Nie ma co. Jakie bagno? To chwilowa niedyspozycja. Zaraz się wszystko wyjaśni. Nie, odłączyli już to. Nie działa. Napije się pan czegoś? Dziękuję. Obawiam się, że ani ta korawka, ani ten koniak nie należy już do pana. To może chociaż dowiem się, co się stało, o co chodzi. Sprowadził pan ostatnio z Rosji kilka ciężarówek odtwarzaczy DVD, zgadza się? Zgadza się. No właśnie. 30 września zaksięgowano transport 4000 odtwarzaczy na łączną kwotę 5 milionów złotych plus VAT. Zapłacono tego samego dnia przelewem na konto firmy zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej. Zgadza się? Tak. Następnie tego samego dnia sprzedano odtwarzacze firmie handlowej z Poznania za kwotę 6,5 miliona złotych netto. Przelewu dokonano tego samego dnia. Tego samego dnia dokonano również odliczenia podatku VAT. Zgadza się? Zgadza się. Ale co w tym takiego niezwykłego? Ano niezwykłe jest to, że transport wjechał na polski obszar celny 1 października, 20 minut po północy. A zatem nie mógł pan odliczyć podatku VAT za miesiąc wrzesień. A na dodatek 1 października zmieniły się przepisy celne na pana niekorzyść. Popełnił pan przestępstwo karno-skarbowe. W związku z tym naliczam panu karę w wysokości 30% wartości należnego podatku oraz nakazuję mu zwrócić nienależnie odliczony podatek VAT oraz dopłacić różnicę opłat celnych. Zajmuje pana nieruchomości oraz samochód znacznej wartości oczywiście. A pan jako skarbówka i jako komornik od razu? A wie pan, to haruje na dwa etaty. Ale wszystkimi sprawami papierkowymi zajmuje się mój księgowy. Przecież ja nie muszę się na wszystkim znać. Dla mnie mogłaby je prowadzić sama matka Teresa. A odpowiedzialność ciąży na właścicielu. Skąd pan wiedzieć, że nie był pan w zmowie z księgowym? Przepraszam. Rączka. Łącznie pana zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynoszą 7 milionów złotych. To przecież ja pójdę z torbami. No nikt nie mówił, że życie jest piękne. Thank you.